Test. Witam. Zaczynamy taki pre-market update szybki, jeszcze zanim będą dane na temat CPI. I tutaj bardziej interesowałyby nas tutaj dane na temat tego, co, jak ten rynek może zareagować. Więc weźmy tutaj sobie te 10-letnie obligacje. One stawiają, że rynek, zobaczcie, w ostatnich godzinach stawiają, że jeżeli pęknie, zobaczcie, bo tutaj te wiki były takie, jeżeli... Zobaczcie, jakie były retesty, sobie sprawdźmy. Równiutko na Fibonacci 60, ok. Weźmy sobie tutaj, na Fibonacci 61. Weźmy sobie tutaj. Tutaj Fibonacci z serii tam 80, prawie że 9, dobra. I zobaczmy sobie tutaj trzeci, gdzie może być. Więc jesteśmy teraz na Fipsach, ok. Czyli weźmiemy, że jeżeli przebijemy te golden, to jeszcze tutaj się zatrzymamy. Tu jest taki nasz, powiedzmy strzał, że tu może być takie jeszcze nabranie nas, ok, ale jeżeli poniżej tego się przebijemy, ok, no to raczej uruchamia się ten scenariusz, że Wall Street mówi, że CPI będzie dobre i że Fed nie będzie tyle podwyższał stóp procentowych. Pamiętajcie, że te dane, które tutaj będą teraz, są bardzo ważne i nie wiem, nie mogę Wam powiedzieć, czy zagrajcie do góry, czy zagrajcie do dołu, to już od Was zależy. To jest decyzja naprawdę, techniczna analiza będzie pokazywała jedno, ale... I rynek i w ogóle ruch będzie pokazywał drugie. Także mamy bardzo ważną core inflation month over month, ok? Inflation rate over month, ok? Inflation rate year over year, tak? Czyli rok do roku, tak? Core inflation year over year i główna koszyk tutaj waluty tego, inflacyjny CPI, jak ile dla przeciętnego tego Johna i tam Jane, jak to będzie wzrastało. Także tutaj bardzo ważne dane. Do tego dochodzą jeszcze dane takie jak Price Producer Index, czyli jakby CPI, czyli inflacja po stronie supply, okay? Czyli producentów. Jeżeli ta pójdzie do góry, to będzie to leading indicator dla inflacji, bo jeżeli ceny producentów pójdą do góry, ci będą wołali więcej za produkty, więc te de facto będą potem podwyższane, więc inflacja będzie wtedy wzrastać. Także bardzo kluczowy moment. Rynek jest tak napięty, że no mówię, już dla mnie jest przegrzany, więc powinien spadać, jednak spójrzmy sobie tutaj, CryptoQuant, bardzo duży wpływ bitcoinów nastąpił, ok, na giełdy, to jedne. Drugie, zobaczcie, Ethereum, zanim jeszcze do Ethereum dojdziemy, to jeszcze tylko tutaj pokażemy, spójrzcie, Ethereum zaczęło być pomiędzy, to jest w ogóle inny wykres, jest dużo shortów powstało. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak wyglądają longi na Bitcoina. Momencik. Longi na Bitcoina, zobaczcie, to jest w ogóle inna sprawa. Więc teraz spójrzcie, dużo ludzi w tej chwili myśli, że będzie już rynek spadał i według mnie cena może podbić, więc jak zobaczycie to podbicie, to uważajcie, bo to jest prawdopodobnie duży fakeout, żeby zjeść te shorty, a następnie tutaj jeszcze longi się otworzą, bo będą ludzie myśleli, że idziemy na 25. I nagle uważajcie, bo może być ten taki dump. Także nie wiadomo, nie wiem, tylko taki scenariusz po prostu myślę, że może się zdarzyć. I nie jest to tutaj taki dzisiaj dobry temat, był właśnie na forum. Trading życzeniowy według kontra trading tutaj analizowany. Pamiętajcie, musicie mieć pojęcie skali zawsze. Okay? Często spotykam się na różnych tam kanałach, mi podsyłacie różne tam czy screeny i nadal widzę, jak... jest źle interpretowane, są pewne rzeczy. Są interpretowane binarnie. Albo tak, albo nie. Nie pojęciem skali. Więc trading, spójrzcie, życzeniowy, to taki, w którym ale chciałbym, żeby to poszło do góry i wtedy ugrałbym razy 100, dźwignie coś tam, a potem nie wiem, może by udało się shorta. Trzeba mieć plan A, ok, tutaj jeden plan, albo plan B. Jeżeli w tej chwili zacznie wszystko iść do dołu, no to można tutaj patrzeć na od pewnych poziomów, żeby kontynuacja shorta była. Ale drugi plan A może być taki, że może być podbicie, a następnie tutaj spadek. I według planu A lepiej, nie wiem, no zaczekać z tymi shortami i zobaczyć, czy będzie takie podbicie i wtedy na przykład ustanowić short gdzieś na kolejnych kluczowych poziomach, a nie od razu się tutaj ładować. Okay? I na przykład, jeżeli miał to być plan A, to zobaczcie, 23 192, jak sobie popatrzymy na likwidację, spójrzcie, znaczy ten, na poziomy, patrzcie, 22 900 prawie tutaj jest i później jest 23 i 23 100, okay? To jest na Binance. Weźmy sobie na FTX-a, spójrzcie, tutaj taki mały sufit jest 22 800, więc już widzicie,
22800 się tutaj powtarza z price action, okay? I 23000 też się tutaj powtarza, więc no mówię, taki plan, już jest to tak napięte wszystko tutaj, że naprawdę ciężko, żeby to jeszcze miało iść tak do góry, ale mówię, wszystko zależy od rynku. Ten ruch impulsywny, pamiętajcie, to raczej będzie ruch po prostu taki jednostajny i jeżeli będzie do góry, to raczej dla mnie nie jest on do utrzymania. Nie jest on do utrzymania. Zobaczcie, mam taki wedge już wzrastający, no nie wiem, jak to inni widzą, ale ja to tak właśnie widzę. No i z innych monet, no cóż, no Ethereum troszeczkę inaczej wygląda. I Ethereum może być takie coś, że Ethereum może być takie coś, że po prostu, no też jest tutaj w tym, zobaczcie, w takim kanale wzrostowym i teraz tutaj opadło i teraz pytanie, czy to jest niższy dołek, niższy szczyt, znaczy się. Także tak do 1770 może być to nieciekawie, ale Ethereum dobrze tutaj celuje na te 1,61 gdzieś mniej więcej. Zobaczcie, jest tutaj poziom bardzo równy, tutaj zaznaczę. Więc takie targety na Ethereum, tak mniej więcej na poziomach, jak widać równiutko, to są około 1824, 1863, ok? I tutaj mniej więcej powiedzmy 1950, no i top, dwa koła, tak? I zobaczcie, że inaczej troszeczkę Ethereum wygląda niż Bitcoin. Więc tutaj może być coś takiego, że po prostu ludzie myślą, że zaraz będzie ten merge tutaj, 14-15 i że dostaną monety. Wcale się nie zdziwię, jak jeszcze cena zacznie podbijać tutaj i jeszcze Ethereum może mieć taki swój a potem będzie dump. Okay? Widać to na Ethereum do BTC, gdzie zatrzymał się ten spadek, powiedzmy A, B, tutaj C i teraz cena się jakby tak tutaj konsoliduje, tylko nie widzę tu mocy na razie, ale takie coś widzę. Także ogólnie, żeby to podsumować, to jest tak. Pierwsze, rynek jest przegrzany, okay? Jest, dla mnie jest już na takim stanowisku bearish. Dwa, żeby ubrać wszystkich jeszcze, cena mogłaby lekko podbić, a następnie dump. Jeżeli dane będą bardzo negatywne, od razu wyjdą, od razu będzie dump. Więc nie cieszyłbym się, jak będzie podbicie dla longersów, bo proszę się przygotować, bo może być właśnie wtedy ta nasza upragniona korekta. No i to tyle. Inne monety będą poruszały się identycznie. Aave, zobaczcie, bardzo identycznie się porusza. Head and Shoulders tutaj, zobaczcie, bardzo piękny. Cały czas ta cena już od, nie wiem, od paru dni się tutaj kumuluje. Jeżeli będzie to ruch w górę, to uważajcie, bo może być ciekawy. To już po prostu jest takie hit or miss. Można sobie tu różne średnie nanieść i w ogóle, zobaczcie, support 200, czyli na bullish EMA, tak? Support 200 z tej. Też jest tutaj bullish i w ogóle na dniówce zaraz zobaczymy, na dniówce może dojść do tej 200, czyli akurat do oporu, tutaj zobaczcie, więc sporo wskazuje na to, ale to będzie loteria, po prostu ważne jest podjęcie decyzji, ważne jest podjęcie decyzji. Dobra, kończę, żebyście się wyrobili z oglądaniem, do potem.